Sprzęt, który zobaczysz na tym filmiku, został dobrany przez nas świadomie. To znaczy nikt nam go nie wcisnął do testów. Przed wyborem analizowaliśmy jego użycie pod kątem naszych zadań i naszych warunków działania. Znajduje się właśnie na terenie Finlandii, jakieś 400 km na północ od koła podbiegunowego, na północnym krańcu jeziora Inari. Właśnie powoli dobiega końca coroczna wyprawa survivalowa kadry Universal Survival. I chciałbym Wam powiedzieć kilka słów dotyczących butów, jakie tutaj stosuję. Buty mam na nogach od około 12 dni. Buty te przeszły ze mną już wiele kilometrów. Łączna długość trasy, jaką w nich przemierzam, to jest ponad 100 km. I co ważne, w bardzo, ale to bardzo trudnym terenie i, co również istotne, przy bardzo dużej ilości godzin, które w ciągu doby przeznaczam zarówno na marsz, jak i na wszelkie prace obozowe, w trakcie których posiadam właśnie te obuwie na stopie. Jeżeli chodzi o moje wrażenia, jak dotąd są to buty z najwyższej półki, jeżeli chodzi o moje własne, prywatne doświadczenia z obuwiami terenowymi. Haix Combat Boots High, to jest właśnie pełna nazwa tego obuwia. Jestem z nich bardzo, ale to bardzo zadowolony. Z kilku powodów. Po pierwsze, buty zachowały stan praktycznie taki jak wyciągnięte z pudełka, pomimo że przetyrałem je, mówiąc kolokwialnie, po bardzo dużej ilości różnych kamoli, bagien i innego trudnego terenu. Wielokrotnie częścią czubów, zarówno tą zalaną gumowym otokiem, jak również częścią skórzaną, zahaczałem w trakcie trudnego marszu o rozmaite przeszkody. Buty nie zdradzają żadnych ran i skaleczeń, co świadczy o wysokiej jakości materiałów, z których zostały wykonane. To jest pierwsza informacja. Druga informacja jest taka, że buty w bardzo trudnym terenie pozwoliły mi zachować stabilność i pewność ruchu. Marsz przez ponad 3 doby bez jedzenia w bardzo trudnym terenie wymusił na nas potrzebę wielkiego skupiania się na podłożu, po jakim maszerowaliśmy. I tutaj z jednej strony moje nastawienie mentalne i ciągła uwaga na tym, aby się nie przewrócić, nie skręcić sobie nogi w kostce, w połączeniu z właściwościami stabilizacji kostki oraz właściwościami podeszwy, jeżeli chodzi o brak poślizgu, dały taki efekt, że szczęśliwie dotarłem do celu. Czyli buty zagwarantowały mi po prostu bezpieczeństwo w warunkach ekstremalnych. Trzecia rzecz, na którą najczęściej turyści, outdoorowcy zwracają uwagę, to jest ochrona przed wilgocią. Buty są wyposażone w membranę Gore-Texową i w trakcie pierwszych dni działania w Finlandii, gdy temperatura była bardzo wysoka i przez wiele godzin bardzo intensywnie maszerowaliśmy w trakcie tej aklimatyzacji, którą tutaj odbywaliśmy, buty nie odprowadzały tak dużej ilości pary wodnej, która wydobywała się z mojej skóry. I to można byłoby klasyfikować jako swoistą wadę, czy też słaby punkt, o którym należy uczciwie wspomnieć. Stopy miałem po prostu zawilgotniałe, gdy wyciągałem je z tego typu butów. Wszystkie kolejne dni, w których w terenie panowała wielka wilgotność, gdy te buty bardzo często były zanurzone w wodzie powyżej gumowego otoka, czyli zalana była ta część skórzana i ta część syntetyczna z wstawkami oraz język, buty zachowały szczelność. Podobnie jak kalosze, w których po prostu można wejść do wody, tak również i te buty. Oczywiście dzięki wysokiemu zaszyciu języka i właśnie dzięki Gore-Texowej membranie spowodowały, że wilgoć zewnętrzna była mi niestraszna. Mogłem bez problemu poruszać się przez bardzo gęsty, nasycony wodą mech, zachowując właśnie suchą stopę. But, jak każdy element wyposażenia, należy używać umiejętnie, to znaczy wiedzieć, że należy go dosuszać po długich odcinkach marszu, zadbać o niego, jeżeli chodzi o sprawy techniczne, jak również właśnie o dosuszanie. I gdy tylko buty doschły, przy systemie stosowania zamiennej pary skarpet na czas nocy, jak również posiadania jednej pary zapasowej skarpet na czas dnia, buty doprowadziły mnie w komforcie do celu. Wrażenia. Chyba jeszcze warto wspomnieć o systemie sznurowania. Bardzo podobają mi się przelotki na wysokości tutaj w środkowej części buta, które umożliwiają takie dociśnięcie sznurowadeł, że można je dopiąć właśnie na tych przelotkach, zapiąć na sztywno i dalej móc komfortowo przejść do sznurowania tutaj tych górnych odcinków utrzymujących sznurowadła. Wygodna sprawa i uważam, że godna polecenia. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o wrażenia. Uważam, że buty są do polecenia jako but z wysokiej półki, wykonany w bardzo dobrej jakości. Dla wszystkich ludzi, którzy działają w chłodnym, wilgotnym terenie, takim właśnie jak chociażby północna Skandynawia.